rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przygotowaliśmy apel, aby uczcić to narodowe święto. Dzień to bowiem zawdzięczamy wolność i polską mowę w szkole. To, że tylko z kart historii poznajemy dziś niewolę. Uroczyście biją dzwony, w mieście flagi rozwinięto. I me serce się raduje, że obchodzę polski święto. Biorą udział w trzech rozbiorach Polski w latach 1772, 1793, 1795. Nasz kraj znika z mapy Europy. Straciliśmy niepodległość na 123 lata. Daty rozbioru rozpoczynają nieustanne zmagania Polaków o wolność. Raz po raz zrywają się do boju. W 1794 roku pod wodzą Tadeusza Kościuszki próbują mnie dopuścić do ostatniego rozbioru. Niestety, powstanie kończy się niepowodzeniem. W 1797 roku we Włoszech Henryk Dąbrowski tworzy Legiony Polskie. Tam też powstaje pieśń Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. 29 listopada 1830 roku młodzi żołnierze ze szkoły podporowej w Warszawie rozpoczynają powstanie listopadowe, które po roku upada. Jeszcze raz w styczniu 1863 roku Polacy podrywają się do walki, która kończy się kolejną klęską. Aresztowani powstańcy styczniowi wysłani są na Sybir. Oh.
gdzie orzeł biały na sztandarze, gdzie wiosną złowik w gęstych krzewach, jesienią mrużysta skute dymem, gdzie latem słońce nad Bałtykiem, a zimą świerszcze za rominem, gdzie dom poety w Czarnolesie, gdzie nurtem śpiewnym płynie Wisła, tu biały sad, tu czarny węgiel, tu wszędzie Polska, tu ojczyzna.